Wiktoria, powiedz nam, co tu dzisiaj trzeba było zrobić? Drzewka zasypać, żeby zhodować własne swoje drzewko. A było to bardzo trudne, czy nie? Nie. Dlaczego tak ważne jest, żeby były drzewka na ziemi? Dlatego, że będziemy jabłka hodować albo zbierać jabłka i zjeść je. Skąd pomysł na to, żeby dzisiaj tutaj przyjść? Córka jest nadaktywna, więc to jest fajny pomysł na spędzenie czasu wolnego. To jest pierwszy raz taki udział w takiej akcji? Tak, dokładnie, pierwszy raz. No i co się okazało? Trudne było do zrobienia? Jak oceniacie tego typu pomysł? Oprócz odległości, która nas dzieli z Chabrów, to jest no, fajny pomysł. Siódme podejście, siódma okazja tego, żeby posadzić drzewo w Opolu rodzinnie. 7 października, więc same siódemki, myślę, że dużo szczęścia będą mieć ci, którzy dzisiaj te drzewa posadzili. Tym drzewom też szczęście towarzyszyło, czyli żeby rosło jak największe. A my rzeczywiście stawiamy na zielone w Opolu. W różnych częściach miasta takie akcje organizujemy. Zawsze jest mnóstwo zadowolonych rodzin, które potem mają gdzie przyjść, pospacerować. A rzeczywiście w tym roku wyjątkowo, bo na Wyspie Bolko, czyli takiej naszej oazie zieleni, w samym sercu zielonego Opola. Więc myślę, że fantastyczna pamiątka i edukacja dla najmłodszych, którzy też tutaj dzisiaj się stawili, bo wiedzą, że warto posadzić drzewa, a może za 50 lat, 70, kto wie, kiedy tu przyjdą, to będą dumni, że tutaj, to dzięki ich staraniom. Można było posiedzieć przy komputerze, ale widzę, że wy z kolei stoicie przy drzewku. Skąd pomysł na to, żeby się dzisiaj tu znaleźć? Po prostu postanowiłyśmy zostać wolontariuszkami ze względu na to, że lubimy pomagać ludziom. Trzeba pomagać w przyrodzie. No i zastanowiłam, że dobrze by pomysł, żeby przyjść tu i pomagać sadzić drzewa. Pierwszy raz. Jest to bardzo ważne w tych czasach i uważamy, że warto jest tutaj być i pomagać. Drzewa potrzebne, żeby była atmosfera lepiej, żeby zwierzęta nie zmarły. Stawialiśmy na to, żeby sadzić gatunki rodzime, które bardzo dobrze rosną i sprawdzają się w naszych warunkach. Sadzimy klony zwyczajne i lipę. Dzisiaj jedynie ze względu na warunki atmosferyczne i silny wiatr, który mamy, musimy od razu stabilizować drzewa, żeby nam się po prostu nie przewróciły. Czyli stąd te belki, które widzimy dookoła, które wspomagają niejako te drzewka, tak? Dokładnie. To są pale, które stabilizują drzewo w podłożu i przez pierwsze kilka lat one pomagają w sposób bezpieczny zakorzenić się drzewom w podłożu. Drzewa, które sadzimy, są już dosyć okazałymi drzewami. To są drzewa o obwodzie 12-14 cm. Teraz będzie pierwszy rok, gdzie one muszą złapać korzeń i złapać podłoże, a potem już będą pięknie rosły i zazieleniały kolejną przestrzeń. Najprzyjemniej spędzone popołudnie, jakie może być, kiedy na świeżym powietrzu i z rodziną? No tak, z córką przyszliśmy posadzić drzewo, bo mieszkamy niedaleko i będziemy obserwować, jak rośnie. Jak pan ocenia tego typu właśnie akcje, bo no to też w pewien sposób nauka dla właśnie, tak jak pan mówi, kolejnego pokolenia? Tak, dokładnie. Bardzo dobry pomysł. No, jak możemy, to wspieramy takie inicjatywy i jesteśmy na nich. No właśnie chciałem zapytać, czy to po raz pierwszy i czy na przykład córka jest też świadoma tego, co tu się robi, czy ona też pyta, jak idziecie na taką akcję, co się będzie tutaj robiło? Oj, to nie, to 7-latka to jeszcze takie trochę jest. Na razie poprzez jakby dobry przykład, czyli bierzemy udział, ona widzi, że coś się dzieje, a to, że ekologia to już jest tak w szkole, to one wiedzą, że trzeba dbać o rośliny. Z perspektywy leśnika ta akcja jest bardzo dobrym pomysłem, ponieważ nasadzenia, które tutaj będą, wzbogacają bioróżnorodność, tereny miejskie, jak wiadomo, teraz jest betonoza w pewnym sensie, a dzięki temu temperatura gleby nie jest tak wysoka, drzewa w przyszłości będą dawały ocienienie, będzie to schronienie dla ptaków, dla różnych innych gatunków zwierząt. Ta akcja jest naprawdę bardzo dobrym pomysłem. I też odpoczynek dla nas, dla ludzi, prawda? Przede wszystkim jednak człowiek odpoczywa wśród zieleni. Jak wiadomo, zieleń uspokaja, wycisza, także na pewno jest to dobre. A sam dobór tych drzew do tej przestrzeni? Według mnie jest to dobre rozwiązanie, które tutaj się znajduje, ponieważ tereny, na których się znajdujemy kiedyś i nadal są terenami zalewowymi, więc ta gleba i dobór tych gatunków drzew jest jak najbardziej okej.